Witam Ania z kanału Super Klocki. Dzisiaj recenzja halloweenowego zestawu dyni i nietoperza. Zobaczmy, co mamy z drugiej strony pudełka. Tutaj mamy jakąś grafikę, nawiedzony dom. Tutaj na wejściu jest jakiś duszek. A tutaj mamy pokazane nasze zawieszki, czyli dynie i nietoperza. No to teraz sobie odpakujmy pudełko tego zestawu. Otwiera się na serio nietypowo. No to teraz wysypmy sobie klocki. Jak to się otwiera? Mamy klocki dość dużo. Dwa woreczki. Tutaj mamy instrukcję do dwóch naszych modeli. Tutaj mamy arkusz z naklejkami. Tutaj są jakieś oczka dla tych dyni i buzie. No to spoko. Tutaj mamy jeszcze sznureczki do zawiązania tych zawieszek. Mamy tutaj dwa woreczki. No dobra, no to za chwilę będzie recenzja. Instrukcje tego zestawu wyglądają tak jak w polibagach, czyli taka dwustronna rozkładana karteczka. Wyglądają po zbudowaniu już nasze zawieszki. Naprawdę fajnie się prezentują. Za chwilę im się przyjrzymy szczegółowo. Tak wygląda po zbudowaniu nasz nietoperz. Naprawdę fajnie się prezentuje. Zobaczcie go sobie ze wszystkich stron. Ma on tutaj takie fajne skrzydełka. Ta zawieszka jest bardzo fajna. Tutaj z przodu mamy jakieś trzy naklejeczki, fioletowy nosek i nasz nietoperz może sobie teraz odlecieć. Lećmy omówić sobie dynię. Tak wygląda nasza dynia. Jest podobna do nietoperza, tylko że nie ma takich fajnych skrzydełek. Jest podobna, tutaj też jest tak zabudowana, fajna, okrągła. Tutaj ma jakieś aż cztery naklejki, które odwzorowują jakąś buzię i oczka. No to teraz i lećmy sobie do podsumowanka. No to teraz podsumujmy sobie ten zestaw. Nie ma tutaj żadnych minusów, tylko szkoda, że tutaj nie ma nadruczków, ale chyba się nie dało zrobić. Więc ocena tego zestawu będzie gdzieś w okolicy 10 na 10.
No dobrze, no to do zobaczenia w następnych filmach. Subskrybujcie mój kanał i dawajcie łapki w górę. Pa, pa!